Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Tak jak mówiłem, groch ten do mnie dojechał. No to, żeby nie czekać, szybko sobie zaprawiłem. No i sieję. Co prawda już wieczór się zbliża. Więcej nie sypię, bo do przodu obciążnika nie założyłem i troszkę miota nim. Zaraz coś więcej powiem. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Chcę się przycisnąć. Przywitaj się. Witam wszystkim. I tak, odmiana grochu to salamanka. Siana w ilości 110 roślin na metr. A w sumie nie potrzebujemy jeszcze świateł. Sami widzicie, że przodek mu lata. Obciążnika nie założyłem i nie mogę dużo sypać do tyłu, bo jest problem z zawrotką. Jeszcze na parę razy, tak? Dobra, do tyłu. Włączamy sobie trwałeczek. No i jedziemy. Grok odmianę salamanka, 110 roślin na metr jakoś. W przeliczeniu na wagę to wychodzi jakieś tam 250 kg, może troszkę więcej, dokładnie tak tego nie zdążyłem, bo już nie było czasu. Chcę to szybko posiać, jeszcze powałować, połapadać. Będą ładnie zeszły. Tak, będą ładne wschody, jak to mi się uda zrobić. Dlatego zasuwam z tym sianiem. Szybciej nie mogę, bo po prostu zaraz groch na wierzchu leży. Na C3 i trzeci punkt. Na C3 jakieś 8 km, to może troszkę więcej. Mamy dzisiaj 28 lutego. Ostatni dzień lutego. Tak, i w nocy nas przestaje obowiązywać dyrektywa azotowa. Także na pewno dzisiaj będę sypał azot w nocy. Jak to przestanie obowiązywać, bo już ma jutro padać i zapowiadają jakieś tam deszczyki poparudniowe. Także skończę siać, biorę się za wałki, wałuję to, pokończę wałować, przerzucę się na drugi ciągnik i posypię. Jak będzie padać, to super, seletry nam się pięknie rozpuści. Przemieci się ten trochę system korzeniowy. Rzepak już dzisiaj byłem rośnie jak szalony, już kupa liści wytworzył nowych. A tak się go wrócimy. Agregat uprawowy korału Kondiseum 3 metrowy z przodu na rototylierze. Dosyć ciężki ma ten wał, dlatego tak kuja przodkiem. Redlice stopkowe, przydałoby się talerzowe, nie byłoby problemu z zatykaniem się, na przykład posiewie kukurydzy albo w systemie uproszczonym. Włączamy sypałeczek. Obrotów na minutę na wałku. 540 ten siewnik nie wyrobi. Zalecane ma 1000. Także na groch muszę mieć te 800 parę, bo po prostu mnie go nie wydmucha. Kiedyś jak siałem jeszcze starym ciągnikiem na 540, to musiałem bardzo wolno jechać. Strasznie ciągnik piłować, bo dmuchawa nie wyrabiała. Wydmuchać ten groch. Teraz wałek przestawiony na 1700 obrotów i spokojnie sobie wydmuchuję.
wczoraj to jeszcze wieczorem uprawiłem. I lecimy z groszkiem. Zobaczymy, jak tam wyjdzie. Uprawa dosyć prosta. Popryk na chwasty poglebowo, ale to myślę jutro albo w sobotę, jak nie będzie fest spadać, a jak nie, no to trudno, będę musiał po schodach. No i na robaka oczywiście na dziś pójdzie oprysk i na pewno desykacja i tyle. Mamy po zabiegach. Ale się pole przysuszyło. No już cicho, trochę twardo na tym polu jest. Także pierwsze siewy w tym roku już mam za sobą. Siew rozpoczęty. To by pomyślał w lutym siać. No ale pogoda się tak. No pogoda się zmienia, klimat się zmienia. Czy trochę luty sianiem to będzie wszystko norma. Porzucam. Ciężki ten siewnik, a ja balastu nie zabiałem. Dobra, tak tu mamy wałek. Tutaj taka górka piaskowata, to pewnie tego grochu nie będzie, bo go wypali. Ale tu dosyć jest dobra ziemia, trzecia klasa. Dobre kulturze, także tutaj powinien być ładny ten groch, a przede wszystkim nigdy go nie było. Pierwszy raz tutaj jest. Na pewno jakaś zmiana w podozmianie jest wielka. Potem pójdzie tutaj pszenica, no i będziemy mieli porównanie. Chociaż wiem, że po grochu dużo więcej pszenica promuje, jak po rzepaku, jak po kukurydzy i po innych. Także to by było taki, jak mówiłem, krótki film z siewu. Siewy rozpoczęte. Tylko to zasieje i będzie stało, aż do rzepaku się wręczmienia nie sieje. Także to wszystko w tym filmie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiamy. Cześć. Pozdrawiamy. Cześć.